Dzień dobry, tutaj Nagrody Filmowe TV. Ja jestem Alan, jest ze mną Michał. Dzień dobry. Teraz jest z nami specjalny gość, nie ma Ruda. Cześć. I dzisiaj zajmiemy się drugą częścią przewidywań listopadowych na Oscary. Tym razem zajmiemy się kategoriami technicznymi, animacją, piosenką i filmem spoza USA. I Także bez zbędnego. możemy jeszcze powiedzieć, nawiązując do pierwszej części, że jednak zmieniliśmy zdanie i będziemy też mówić o kategoriach, których nie ma na Golden Globy. Także się Tak, postaraliśmy jednak. postaraliśmy się, bo doszliśmy do wniosku, że omówienie sześciu kategorii nie miałoby sensu, więc zrobiliśmy wszystkie. Dobra, czy możemy przejść do zdjęć? Jak najbardziej, tak. Oczywiście. Oczywiście, super. No, proszę Państwa, zadam pytanie pierwsze. Czy Babylon wygrywa zdjęcia, czy Fablemans wygrywa zdjęcia? Nie, no Według mnie ja mam ani to, ani Babylon. to. Akt Avatar? Tak. Ja mam Awatara. Licząc na to, że Awatar jednak wyjdzie bardzo dobrze. Już widząc nawet po tych zajawkach, które mamy w trailerze, ten film będzie wyglądał jeszcze wspanialej od jedynki pod względem zdjęć. Myślę, że to jednak będzie coś, trzeba będzie docenić. To jak jest nagrana chociażby tam woda, no to jest rewolucja pod względem kręcenia. I myślę, że to może zapewnić Awatarowi, który jednak będzie jeszcze większym doświadczeniem kinowym niż jedynka, myślę. I to może spaść też, bo nie wydaje mi się, że mamy jakieś inne od takiego kandydata, który właśnie by się wyróżnił tak na tymi zdjęciami. Wiadomo, że jakby to był film typu Dune czy 1917, to ten Avatar nie miałby tak łatwo, ale nie uważam, że Fabelmanowie czy Babylon są filmy na aż tak dobrym poziomie, jeśli chodzi o zdjęcia, aby faktycznie Avatar nie mógł z nimi wygrać. Bo nie damy takiego filmu, który by się wybijał ponad resztę, który zwykle jest. To prawda, nie ma tu No i... wyraźnego faworyta, ale wydaje mi się, że czy Avatar to w sumie dobrze to powiedziałeś i zmieniłem Avatar, dałem na drugie miejsce, dalej mi się wydaje, że Babylon to jednak będzie na tyle rozdmuchany film i to już z trailera widać, że no jednak powinien wygrać, bo to jest, są bardziej konwencjonalne zdjęcia, aczkolwiek jeżeli Avatar 2 po prostu przybije nasze oczekiwania, no to myślę, No też że Akademii wygrana jest w często zasięgu wybierają. ręki. Często Akademii przecież wybierają filmy science fiction, tak? Tak, no ja nie Mamy mówię, że nie, no Awatara przecież pierwszego, Incepcję, tak. Grawitację, Dune, Blade Runnera, więc naprawdę to byłoby wręcz logiczne, że Awatar by drugi A wygrał w sumie, przecież wiesz Nagrodę. co, w sumie tak. Nie skojarzyłem, że było aż tyle. Skojarzyłem tam dwóch czy Praktycznie trzech, co drugi ale rok. tak, więc ja Avatara dam też sobie jednak na to pierwsze, bo jednak ten trailer, no to jak go sobie obejrzysz w IMAX-ie, no To to jest tak, robił wrażenie na No, pewno. Babylon jest Robi jednak wrażenie, zdecydowanie no. bardziej klasyczny i no, Avatar będzie czymś unikalnym i czymś rewolucyjnym, a Babylon, nawet jeśli będzie rozmuchanym, to jednak to będzie coś, czego się można spodziewać i co często mamy. Także ja mam Avatara na pierwszym też. Juhu, Avatar wygrywa zdjęcia. Wspaniale. Dobrze, to cieszę się bardzo. To mówiliśmy, że Avatar wygrywa. Rozumiem, że wszyscy mamy na drugim miejscu Babylon, skoro tak tutaj Tak. mówiliśmy. No, Fablemans też nominację dostanie, no nie ma się tutaj co czarować, no tam Dostanie, nie niestety uciekniemy od tego. dostanie. No niestety. I teraz jest kwestia czwartego, piątego miejsca. Myślę, że czwarte miejsce to jest Top Gun i no zgodzicie się chyba ze mną, że jednak No tak. wsadzenie kamer w Jedynka, tak. samoloty No to jest to jest. kluczowy aspekt filmu, myślę, i że to miał No. spokojnie się dostanie, jako takie doświadczenie. Tego typu filmy raczej się odtwarzają. No, gdzie też nie są zdjęcia zrobione bez polotu, jasne, to jest kino rozrywkowe, ale tam jest naprawdę masa pięknych kadrów, generalnie ujęcia, na przykład zwłaszcza z początku, jak Maverick leci tym super odrzutowcem, tam No, z całując jakieś polotem rekordy. dosłownie, no. No, no tak, więc to myślę, że Top Gun się na luzie dostanie. Myślę, że nawet można go postawić wyżej od Fablemans, dlatego że to jest film, który moim zdaniem już się z Lokiem w tej kategorii. Jednak z opinii Fablemans się wydaje film, który nie wyróżnia się aż tak pod względem zdjęć. Jasne, to jest faworyt, ale nie wydaje mi się, że to film, który jakoś poza byciem faworytem miał cokolwiek, co by szło za nim, poza może jeszcze nazwiskiem A czy no Fablemans operatora. będzie zbierał te kategorie techniczne pewnie w dużej mierze przez to, że jest ogólnie uznany frontrunnerem do Best Picture i to zawsze tak działa. To dla mnie takie czwarte miejsce się jednak bardziej będzie wydawało niż wszystkie drugie, No. trzecie. Bo z opinii to ze zdjęcia wypadają gorzej, na przykład niż w West Side Story.
No, tamto mi się nie podobało. A czy zresztą też zresztą w ogóle to nie jest tak. Film był tak paskudnie na tym. Te filtry były takie okropne, że po prostu mnie odrzucało, jak ja ten film oglądałem. Ja nie wiem, jak można obejrzeć West Side Story i powiedzieć, a to pięknie wygląda. No, no tam film, wiadomo, był problemem, ale tam drubiła jednak wrażenie praca kamery w tym filmie, która bardzo lata, tam długominutowe ujęcia, tak jakby te sceny z głowy nagrane, a tutaj ten film nie ma takich jakichś zachwycających, jakichś takich bardzo wywierających po prostu wrażenie na człowieku scen, aż tak. W West Side Story to wrażenie robiło to, że Spielberg nakręcił jeden do jednego film sprzed 50 lat i się ludzie na to nabrali. No wiadomo. To jest pewna sztuka, no nie da się. No jednak, to jest, tylko nie każdy potrafi. Tylko patrząc na tych ludzi, którzy jednak się nabrali na to, powiedzmy, to jednak jeżeli ci ludzie, którzy się nabrali... A jak chcę na nich patrzeć? No wiadomo, to słuchaj, że oni mówią, że Fablemanowie wypadają gorzej od West Side Story, to dla mnie trochę tak przychodzi do głowy, że czy na pewno? Jeszcze chciałem wrócić do Top Guna, bo... No wracaj. Wspominam wam, że Ford Ferrari nie dostaje nominacji w tej kategorii, a to jednak był trochę podobny przypadek i myślę, że moglibyśmy nawet podyskutować, że to miało lepsze zdjęcia. A czy podobny operator, poziom techniczny. A czy operator Ford vs Ferrari był nagrodzony wcześniej Oscarem? Chyba nie, dostał nominację rok później za Trial i generalnie był nominowany do ASC, do BAFTY, więc powinien Gana, być nominowany do Oscara. Do Top Guna zdjęcia robi już zdobywca statuetki. To faktycznie nazwisko, jest to na plus. Na korzyść. Tak, tak. I to jest film, który myślę już ugruntował się w tym, że on jest w tym wyścigu bardzo po zdjęcia. No Ford Ferrari to był tak na granicy wszystkiego w zasadzie. No tak. W tych wszystkich technicznych kategoriach. A Top Gun jednak jest tym filmem, który jak już w kategoriach Below the Line, jak już gdzieś jest, to jest tam bardzo stabilnie i na wysokich pozycjach raczej. No, dobra. Jeszcze jest kwestia piątego miejsca i myślę, że tutaj no... Jest o czym podyskutować. To są co najmniej cztery filmy, które spokojnie można tu typować. Spokojnie. Będą mniej więcej niż cztery. No tak, zdecydowanie. Super panowie, super. Ale nieważne. Ja mam Rogera Dickinsa na razie. Bo Roger Dickins i generalnie Empire of Light, nawet jeżeli jest przeciętny, to wygląda i tak zajebiście, więc sobie typuję na razie. No może tak być. Ja mam Banshees of Inisherin. Może jest to trochę bias tego, że ten film widziałem, a na przykład Empire of Light czy Bardo nie widziałem. Ale no Banshees of Inisherin wygląda znakomicie i ujęcia na Irlandię i na wyspę i to jak oświetlone są wnętrza. Naprawdę pod względem wizualnym ten film się znakomicie prezentuje. Są też takie sceny, takie ujęcia, które zapadają w pamięć na długo po obejrzeniu filmu i sądzę, że też jest siła zdjęć w Banshees. Także mój typ jest taki. Chociaż też powiem szczerze, że nie zagłębiałem się w nazwisko, nie wiem kto to robił. Ben Davis, który bodajże też robił poprzednie filmy McDonagha. Pan nominacji chyba nie dostał wcześniej nigdy, nie? No, tak mi się wydaje, że nie dostał, więc to znowu. Ja tu mam jeszcze inny, ja tu mam pewnie bardziej longshota, w który odrobinę wierzę, bo mam Bardo, powiem tak jak bardzo polaryzujący jest ten film, ale to jest film, osoby, które widziały Bardo mówią, że to jest film, który ma najlepsze zdjęcia w całym roku i jest jedna rzecz, którą ludzie mogą się zgodzić, że Bardo jest fancy nakręcone i myślę z tym, że ten film powoli jakoś zaczyna zbierać lepsze opinie po byciu ściętym. To jasne, ten film już jest z ważniejszej kategorii raczej usunięty przez każdego, bo to okazało się dzieło też za dziwne po prostu i za bardzo polaryzujące. Tak myślę, że o ile z tego co się przynajmniej wydaje, Netflix jeszcze nie ucina kampanii tym filmowi i stara się coś z nim robić. Są kolejne jakieś premiery, wszędzie puszczane nowe wersje na festiwalach czy w kinach i ten film będzie promowany, to myślę, że z przyzwoitą kampanią bardzo może się dostać, bo naprawdę z tych opinii to bardzo wygląda po prostu prześwietnie. No trailer też bardzo dobrze wygląda, a branża czy gałąź zdjęciowa też często robi swoje po prostu. No tak, więc myślę, że tutaj dużo sens miał Bardo, ale no zawsze nie można nie doceniać Searchlightu, który może promować Empire of Light, tylko z drugiej strony
wiele osób może powiedzieć, że to nie jest już tak dobra praca Dickinsa, jak jego ostatnie filmy, a przy tym, że on był ostatnio wygrał 2 statuetki przez ostatnie 5 lat, no to nie wydaje mi się, żeby był jakiś cień, żeby go znowu nominować. Ale Saoirse ma też Banshees przecież, tak? No właśnie. Sądzę, że mogą porzucić Empire of Light trochę. Że no może im się nie chcieć się robić kampanii. No tak. Jeszcze do tego 2 filmy, które będą dobrze sterodziły na BAFTAch. Więc jeden z nich wleci i tylko potem będzie promowane. No ale zobaczymy. Dla mnie i Banshees, i Bardo, i Empire of Light są kandydatami, którzy mają szansę pewno na dostanie się tutaj. Chociaż możemy w końcu zostać sytuacją, gdzie żaden z nich się nie dostanie. Jeszcze mamy tu coś innego. Batman. No to jest sytuacja, w której nie wiemy, jak bardzo ktokolwiek jeszcze o tym filmie pamięta, no. Bo jednak on wyszedł ponad rok po tym, jak będą przed tym, jak będą rozdawane Oscary. Jasno, się tym trzyma w paru kategoriach, ale to po prostu już tyle czasu minęło od tamtego czasu, że raczej ludzie zapomną i pomimo, że z niego tam są dobre. Jednak jak myślimy o 5. miejscu tutaj, to raczej bardziej myślimy o filmach, które mają duże szanse w Best Picture, niż żeby wrzucać Batmana, który w sezonie prawie nie istnieje. No to prawda, zgadzam się. Co z Zachodem? No, dla mnie ten film musiałby mieć duży resurgence i na tym musiałby go o wiele bardziej wyboostować, bo nawet teraz mi się wydaje, że Netflix o wiele bardziej próbuje promować wszędzie Bardo niż na Zachodzie bez zmian. I ten film, który tak po dobrym openingu na Netflixie trochę zaginął w sezonie. Jak niektórzy tak myśleli, że Best Picture tutaj, niektórzy nawet mieli chore przewidywania z reżyserią, kto wie, ten wie, no to jednak ten film bardzo zatonął. I myślę, że prędzej możesz spojrzeć tutaj Bardo, który jednak jest film, który pod względem zdjęć będzie wypadał jeszcze lepiej. I czasem po prostu są filmy, które pomimo niebycia ważnym w kluczowych kategoriach są już na tyle dobre pod względem zdjęć, że muszą się dostać. No, ja się zgadzam, że bardzo się może dostać. No tak, no. Zgadzamy się. To się może nie, być. Co z... No mów. Co z tym Emancipation? Ja to ma jakieś dziwne zdjęcia. Ale to ma jakieś dziwne zdjęcia strasznie. No to ponoć będzie film bardziej jeszcze po prostu wypruty z jakichkolwiek barw niż Women Talking, a przy tym chyba nie ma być czarno-biały. No właśnie nie ma być, ale tak na granicy, więc... Ale czy to nie będzie... Rzeczy. Czy nie będzie podobny ofert jak z Women Talking, które generalnie ma zdjęcia bardzo dobre, tylko że tam znowu się doczepiają po prostu o paletę barw bardzo znikłą i taka kontrowersja zabija ten film. To nie wiem, czy będzie z Emancipation tak samo. Poza tym to jest film z Willem Smithem w roli głównej, wiadomo jak akademicą do niego podchodzić, to też odejmie temu filmowi. Czy Apple będzie aż tak skupiony, żeby robić mu kampanię marketingową w tej kategorii? Wiadomo, oni czasem w kategoriach Bloodline coś mogą znaleźć, co nie? Taki Greyhound, który przecież chyba dostał nominację 2 lata temu, czy tego typu. Dostał. No czy Macbeth w zdjęciach rok temu. Ale nie sądzę, żeby to był film, który jakkolwiek... Pierwsze, czy on w ogóle wyjdzie, bo to pewnie skończy czymś takim przyjęciem. Nie, wyjdzie, już ma te premiery na... Ale że wyjdzie w sensie, że będzie dobrym filmem. A. No bo jednak reżyser tego filmu nie ma jakoś za bardzo szanowanych prac przez ostatnie lata. A trzaska tych filmów, ile trzaska, że naprawdę. No sądzę, że to będzie jakieś 60 na Metacritic i to nie będzie film pod żadne nagrody, tylko jakieś po prostu taki... Jakieś 3-2 na Letterboxie, coś w tym stylu. No. Powiem wam tyle, że ja mam nadzieję, że to się tak skończy. Ja mam nadzieję. Ja tu mam jeszcze jeden film, który myślę, że przy dobrych lotach mógł tutaj trafić, powiem tego, że zdjęcia nie są jakieś aż tak nadzwyczajne w porównaniu do reszty i to jest stare, bo nie zdają. No to są wiadomo mniejsze szanse, ale to jednak jest film tak mocny w sezonie, że spokojnie mógłby się tutaj znaleźć, zwłaszcza, że on też jest bardzo silny w reżyserii. No ale za kamery w tarze, no to jest... Tak, tylko że jeśli chodzi o same zdjęcia, to tar się aż tak nie wyróżniają. Tam jednak stoi u mnie praca kamery, to jest powiązane z reżyserią, a jednak Banshees ma coś więcej, wizualnie fajnie jest pokazane to wybrzeże na wyspie koło Irlandii, na przykład te wszystkie pola, nie mówiąc o Bardo, które jest kratnie pokazane. Dobra. No dobra, przechodzimy dalej. Zdjęcia omówione, tak. No teraz kostiumy tak. I fajny film jest na pierwszym miejscu, na Derby i u mnie też na razie, czyli Czarna Pantera.
Tak jest, Wakanda Forever, a wy rasiści cicho siedzieć. I wspaniałe kostiumy, piękny film, piękny kostiumy. Bilan to wygra. No właśnie. Nie wygra, nie wygra. Mrs. Harris wygra. Nie no. Nie no, Black Panther wygra, no. Po prostu. No, dla mnie Black Panther spokojnie może być nominowany, ale to nie jest materiał na wygranie, kiedy ma o wiele mocniejszą konkurencję, co najmniej dwa filmy, które myślę mogę postawić wyżej od niego. Które też się ciągle bary w sezonie. No, dla mnie Babylon i Elvis są nad no. Black Panther. Nie widziałeś, po pierwsze nie widziałeś Babylonu, zacznijmy od tego. Ale wystarczy zwiastun zobaczyć i wystarczy zobaczyć Black Panthera, no. Ja widziałem Black Panthera i ma piękne kostiumy. Tak samo jak piękne były kostiumy w pierwszej części. No tak. No właśnie, dokładnie, tak samo jak piękne były kostiumy w pierwszej części, które już Oscara wygrała. A dwójka nie jest zbyt lubiana. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Po pierwsze to jest lubiany film. I to, że tobie się nie podoba, no, to no, się nie przez, jest lubiany przez film. Marvelowych fanboy, tak, no ale to jest ale jednak ale to jest gorsze od jedynki. Certified Fresh, słabo. Na Metacritic jest zielony. Tylko ile filmów Marvela nie ma Certified Fresh z drugiej strony. No właśnie. No to nieważne. Myślę, że nieważne. Pierwsza Czarna Pantera miała to, dlatego dostała te też zwycięstwa w drogach technicznych, że liczyła się w Best Picture. I to pomogło temu wybić, że była tam narracja, że ten film nie jest jak reszta Marvela, jakby trochę odłączony, że to jest lepsza jakość dla Marvela. Tutaj jednak myślała o tej narracji i film wydał po prostu tego przyzwoity, czy dobry film jak na Marvela, czy ogólnie dobry po prostu film Marvela, nie, rozrywkowy. To jest bardzo dobry film jak na film. No okej, okay. Ale myślę, super. Że prędzej nie że prędzej postanowiłem wybrać coś innego od filmów, które mogą się bardziej liczyć i są takie czymś bardziej, co często wygra po prostu kostiumy na Oscarach, czyli albo Babylon, ewentualnie jeżeli Babylon bardzo by się walił, no to jeszcze zostaje nam Elvis. Nie, Elvis nie wygra kostiumu, no proszę cię. Znaczy no ja mam tą Czarną Pancerę na drugim miejscu, ale nie widzę, żeby to wygrało. Nie no, jednak kostiumy w całym tym... To nie jest Atlantyda, tylko to inaczej się nazywa, ten Talokan, tak? No to... Mnie interesuje, jak to się nazywa, naprawdę. No to co było pod wodą, Michał, to te ludziki były niebieskie. Avatar. No, Avatar, no dokładnie. Super kostiumy, no. Super kostiumy, to jest właśnie ta nowa jakość, nie? Dzięki której no nie, ale okej. Okay. Się liczy. No to nie, no to nie. Ale Elvis mógłby wygrać, jak to są zwykłe po prostu rekonstrukcje kostiumów Elvisa, no bez przesady. No to nie, no nie wygra. Tylko Czarna Pantera albo Babylon. Tu już nic więcej się do wygranej nie liczy, drodzy państwo. No dobra. Ja mam jeszcze The Woman King, ale tak bez przekonania, bo tam są, no te zbroje są spoko, ale... No Woman King tak, no raczej spokojnie. Dupy nie urywa, ja myślę, że... Teraz jak na to patrzę, to sobie przesunąłem wyżej tylko Mrs. Harris na czwartym. O, ja tak samo. Jednak tamte kostiumy to jest integralna część filmu. To są piękne no, Mrs. kostiumy. Harris, Ghost to Paris to jest taki film, który dostanie tą jedną nominację i trochę do widzenia. Taki podobny przypadek wielu filmów, który przecież było. Czy Coming to America, koronny przykład tego. No. I kto pierwszy to przewidział? No pokazuję na siebie palcem, ale nie widzicie, więc muszę powiedzieć, że ja. Także zaufajcie mi w tym temacie. Więc najszybsze do wywalenia chyba nas z piątego miejsca to jest to The Woman King, tylko no, nie no. Wiem, czy mamy jakiegoś ważnego kandydata, czy no, Korsarz. Może jednak The Fabelmans. No to może, no. Chyba że Korsarz, jeżeli dostałoby dobrą kampanię, faktycznie więcej bazu. Szanowni Państwo, ja już Korsarz widziałem, kostiumy są no ja też. Dobre, ale nie dostanę nominacji. Prawda, Michale? Prawda. Ale jak się zastanawiam no. O Fabelmans, no bo nie wiem, Mark Bridges dostał nominację za Jokera, tam też te kostiumy były takie, że się zastanawialiśmy, jak to dostało nominację. I wtedy jeszcze Irlandczyk był, nie? Wtedy jeszcze Irlandczyk był. Także sądzę, że Fabelmans może dostać z automatu. Także się zastanawiam, czy w sumie nie wywalić The Woman King i nie wstawić jakby Fabelmans i Mrs. Harris. No to mi się wydaje, że zależy od tego, jak bardzo Woman King spadnie w sezonie. Czy tak kolik będzie się trzymało tam chociaż w dwóch czy trzech kategoriach, czy kompletnie już w pewnym momencie wyleci. Wstawiam chyba to Mrs. Harris i Fabelmans i tak to będzie. Smutne. No znowu Woman King zobaczymy. Ale sądzę, że raczej będzie tylko spadać. No już.
Ten film już dawno wyszedł po prostu w internecie, więc każdy miał go zobaczyć, raczej go zobaczył. Ale gdyby nie było Czarnej Pantery, to, gdyby nie było Czarnej Pantery, to może Woman King wypełnił taką rolę. Ale to znowu kontrprogramming, bo filmy jednak trochę podobne, że to też kino rozrywkowe trochę no. Na osobach jakby z wątkami afrykańskimi trochę. No, Woman King jest zdecydowanie lepszy, ale niestety. No, dziękuję. Przez to, że jest oryginalne, to na tym traci. Dziękuję. Już, Michale, skończyłeś się popisywać? Już możemy montaż zrobić, tak? No. Możemy. Montujmy. Super. Montujmy. Ty będziesz montował. Materiał za najlepszy montaż nominację dostanie. Dobra, bo to jest ciekawa kategoria. To no tak, zawsze Gun... ciekawa jest. No to wiadomo, ale tak. Top Gun wygrywa tak. I jest drugie miejsce. Bardzo poważne. Wszystko wszędzie naraz. No, to się zgadzamy, teraz się przestajemy zgadzać pewnie, bo ja mam Elvisa na trzecim. Ja też. Pewnie... Tak? No, no, tak. Ale super. No ja odkąd zobaczyłem Elvisa, to mówię, nie, no to jest nominacja za montaż. To jest tylko nominacja, ale nie wygraną. Tak, pewna miara nominacja. Nie tak 100%, ale tak na 80% już można powiedzieć, że raczej będzie nominowany, jeżeli ktoś się dziwnego nie odstawi. Jest tak dynamiczne i tak tam dużo się montażowo dzieje, że... Po prostu to nie musi być nawet best editing, ale most editing. No, dokładnie. Mam Babylon, bo tam też widzę, że się bardzo, bardzo, bardzo dużo dzieje i będzie bardzo dużo cięć i będzie pewnie to imponujące, więc sobie mam Babylon. Czy macie Babylon? Ja nie mam. Ja też nie mam. Ja znam z Babylonu na czwartym są Fabelmans, tylko dlatego, że to będzie jednak mocniejszy film w sezonie i to Spielberg no. I myślę, że końcowo się dostanie, a Babylon jest takim filmem, który może końcowo upaść. Też nie wiem, czy bodajże czy Pełno razy w Hollywood też nie, końcowo nie dostało nominacji za montaż. No nie, ale Pewnego razy w Hollywood było na takim samym miejscu, jak jest Fabelmans teraz, czyli taki frontrunner w pewnym sensie, więc... A jak nie, wiemy, frontrunnerzy są bardzo często lubią być pomijani w tych kategoriach. No tym bardziej film, który już nawet nie jest frontrunnerem, to traci... No dla większości jednak Fabelmans jest frontrunnerem. Ale Fabelmans nie mówię właśnie o Babilonie. Ja właśnie mówię o Babilonie teraz, dlatego może nie dostać, bo już tak... A ja właśnie uważam, że dobrze. No ja miałem Babylon, ale wywaliłem po tych reakcjach, bo to nie będzie topka sezonu, a Fabelmans to jest jednak frontrunner, który dostanie z automatu. No. No Avatar jeszcze jest, nie? Bo Avatar musi być. No tak, mam też Avatara, tak. No jeszcze jedną tym pewnie będą Duchy i Nisherin, które też mają bardzo dobry montaż. Jeżeli ten film jest w top 3, to też może się zdarzyć, że coś na jego rzecz wyleci. Ale masz Avatara? Na razie? Właśnie zastanawiam się, jak to poukładać z Fabelman, z Avatarem i Banshee, ale dwie z tych trzech rzeczy będę mieć. No ja tego Avatara aż tak pewny na ten moment nie jestem, ja ale tak sądzę, samo. Że jak wyjdzie i się uda, to będę. No ja tak no samo, wtedy... więc na razie może wywalę Fabelman i zostawię Banshee, bo dla mnie tam bardziej przekonuje montaż, jeżeli będą do wyboru film, który jest top 2 sezonu versus top 3 sezonu, a jeden ma jednak montaż, który bardzo sprawnie działa, drugi taki klasyczny montaż, to może to przeważy na szale Banshee, ale to nigdy nie wiadomo. No według mnie Fabelman spokojnie i potem... No Banshee nie uważam, że potrzebowało tej nominacji. Ale no jak to z montażem jest, nigdy nie wiadomo, bo trzeba... Z jednej strony patrzeć na silne filmy, które są frontrunnerami, a z drugiej na filmy, które są dynamicznie zmontowane. I zawsze no, trzeba w końcu wybrać, co się dostanie. Takie Fabelmansy czy Babilony wstawić. No. Dobra, scenografia? Może być. Dobrze, no to Babylon wygra scenografię. Nie ma chyba co do tego wątpliwości. Oczywiście. No, raczej tak. Ja tu bardziej mam inne pytanie. Co na Gold Derby na pierwszym miejscu robi Wakanda Forever? Nie wiem, powinna być na drugim. Komuś się pomyliło. No, ale ja to bardzo interesujące będzie... jest jednak ta scenografia. No dobrze, jednak... Michał, mówisz dobrze. A ty nie masz w ogóle? Czy masz gdzieś dalej?
Ja właśnie myślę, że tutaj Wakanda Forever to u mnie takie piąte miejsce by było, ale też może po zobaczeniu filmu zmienię moje nastawienie trochę, skoro mówię, że bardzo imponująca jest scenografia, jednak ja czuję, że Avatar przez samo bycie film o wiele mocniejszy może końcowo też trafić do tej scenografii wyżej Też nawet mam niż awatar. Czarna No tak, ja Pantera. na drugim. No i Spielberg, który z automatu, a tam To. też może być, tam też jest parę scen, które powiem z scenografią dobrze stoją. Elvis trochę z automatu, bo wszystkie filmy Lurmana dostają. Elvis też ma bardzo dobrą scenografię. Więc myślę taką piątkę. Bo resztę to już dalej chyba trochę longshoty się robią. No to ja mam taką stałą piątkę, tak. Ja też. No tak Nic poza tutaj tym nie to. widzę. Innego. Niektórzy jedynie próbują stawiać Pinokia, ale to osoby, które forsują narrację, że ten film będzie w Best Picture i może powalczyć o kategorie techniczne. Chyba, że bardzo za wrzucenie piasku do domu. Bardzo musiałoby się bardziej odrobić w sezonie jeszcze, chociaż jak obstawiamy, że może dostać zdjęcia, no to wtedy scenografię też nie może dostać. No, nie sądzę, żeby jednak aż tak się odrzuciło. I też na rzecz czego wtedy bardzo? Awatara? Czarnej Pantery, nie wiem. Nie wiem. Też taki wybór, że raczej nie warto się wychylać, kiedy nawet raz, że nie wiemy, jak to będzie z tym Bardo, a po drugie nie wiemy nawet za co. Nie mamy takiego wyraźnego piątego miejsca po prostu, które walczyłoby z czymś o tą nominację. I tutaj pewnie się zdarzy jakaś jedna zmiana, bo coś przypadkowo wyleci, jak to na Oscarach, a raczej ta piątka będzie iść przez cały sezon razem. No, sądzę, że taką piątkę będziemy typować koniec końców. Prawda. Muzyka, tak? Gotowi? Oczywiście. No dobra, no to w muzyce, znaczy na Gold Derby ja widzę, że tu się nie zgadzają, ale ja nie widzę innej możliwości niż Babylon, który wygrywa muzykę. To już po samym Oczywiście. trailerze Tak jest. słychać. Ale też zostały opublikowane bodajże dwie piosenki z Babilonu i po tym widać, jak bardzo huczna jest to muzyka i pewnie będzie odgrywała bardzo dużą rolę w filmie, bo dużo widać po tym zwiastunie, prawda, te wszystkie sceny imprez, czy jakieś może nawet pod muzykalowe, to będą robiły wrażenie i będzie, myślę, nieodzowną częścią Babilonu muzyka, więc to dla mnie jest raczej już wyraźne pierwsze miejsce, które zostało opublikowane dla nas. No, to fajnie, to fajnie. Potem mam Fablemans. No bo wiadomo. U ekspertów strasznie zrzucili Fablemans na piąte No, miejsce. Czy w ogóle wyrzucili z piątki? ja mam na miejscu czwartym. No Moje ja mam na piątym, drugi. bo trochę posłuchałem się ekspertów, a wcześniej miałem na pierwszym i tak nie wiem Znaczy skąd też u nich ten zjazd. A czy ten oni film widzieli? generalnie ponoć nie jest. Ta muzyka nie robi wrażenia, jest taka strasznie generyczna. Tak zupełnie, że to przypomina też muzykę tego typu, co była w The Post na przykład. I można powiedzieć, że jasne, że Williams dostał masę statuetek, nominacji, ale zwykle on nie wygrał za score takiego typu, tylko raczej do jakichś rzeczy typu science fiction. No i może przejść z narracji, że to chyba ma być jego ostatnia praca nad filmem kimkolwiek, czy jedna z ostatnich. Ale myślę, że jednak ja widzę świat, w którym ten film się dostają, po prostu będzie to bardzo niejaka ta muzyka, a są filmy, które jednak o wiele bardziej stoją muzyką. Przede wszystkim Women Talking, która chyba jest bardzo chwalone za muzykę. Tam robi osoba odpowiedzialna za muzykę do Jokera też. I ta muzyka naprawdę ma bardzo dużą rolę w filmie. I też nad Fabelmanami jeszcze mam Duchy Inisherin, które też Tak, myślę to mają koniecznie. bardzo. No ja wiem, że to może się wydać już tak pomiędzy, ale też myślę, że tam jest muzyka taka nieoczywista osób. No Na Gold i Derby są też jest w top 4. tak, inspirowana muzyką irlandzką i bardzo ładnie wpasowuje się w historię. Także Banshees musi być tutaj moim zdaniem. No No tak, to tutaj zaraz, bardzo. zaraz, zaraz. I bardzo się wybija muzyka w tym filmie też. Jest czymś bardzo oryginalnym, No. czymś tego raczej się w filmach Oscarowych nie słyszy. Także jak najbardziej musi być. No ale to Fabelmans właśnie tak pasuje, skoro mamy trzy filmy, które bardziej wyróżniać muzycznie, bo i Babylon, i Banshees, i Women Talking, to nie dostajemy takie typowe dudnienie w Fabelmansach. Takie pinginy Dobra, po to prostu. ja wyrzucam te Fabelmansy z No i filmu, dobrze. nie, nie, niepotrzebne to jest nikomu do szczęścia. I teraz wszystko się ładnie zgadza. To co masz na czwartym, piątym?
Zaraz, co ja mam na trzecim. Zaraz, co ja nie, mam na trzecim ja jeszcze. Panterę trzyma. Mam Panterę. O nie, no jak? Przecież to się słuchać tego nie da w tym filmie. Obrzydliwe to jest. Dla ciebie się nie da słuchać. Dla wszystkich innych jest to świetna muzyka na poziomie pierwszej części, także. No tylko, że czy znowu będą chciały dać to samo, kiedy ten film jest. To nie jest to samo! Poziomie. Kurwa, ta muzyka to nie jest to samo. Nie, jest ten sam poziom, ale to jest zupełnie coś innego. Jest. Czy mnie denerwowa. Znaczy wiadomo, Goranson za Tenet wyleciał, a w Tenet była też dosyć taka, bym powiedział, podobna muzyka do tej Pantery, podobna jakość, więc niby może wylecieć, ale. Ale ja wierzę. No ale czy jednak jeżeli film jest tak słaby w sezonie, to końcowo nie wyleci z kilka. Nie jest słaby. Nie jest słaby. Black Panther nie jest słaby. No ma szansę na 3, czy max 3 chyba, czy 4 nominacje. No, to nie jest aż tak źle. Ty no to więcej niż miało Licorice Pizza i Don't Look Up i Koda. No tylko, że jednak jest różnica między kategoriami paroma Below the Line, gdzie film się dostanie w muzyce czy w kostiumach, a film co się dostaje w Best Picture reżyserii, no. Ja tam wierzę w tą muzykę, proszę mnie to nie denerwować. Dalej mam Pinokia, bo skoro mam Best Picture i skoro to jest Desplat, to musi ze sobą iść w parze. I przekonaliście mnie, żeby dać na piąte miejsce Banshees. Ja wyrzuciłem The Fableman, skoro właśnie to, co eksperci mówili, to, co wy mówicie o Banshees na przykład, no to widać, że ta gałąź muzyczna stawia na oryginalność, nie zawsze oczywiście, no bo tam Star Wars, każda część jest nominowana z dupy, wiadomo. Ale poza tym, no to na przykład w tamtym roku, gdzie nie mieliśmy tego typowego Desplata u Wes Andersona, tylko mieliśmy Matki Równoległe i Encanto, więc ja myślę, że może w tym roku być podobnie i Williams wyleci, a zamiast tego dostaniemy Banshees i Pinokia, czy Black Panther, więc tak ja typuję. A Avatar nie? Czeka, bo ja nałożyliście się. Masz Avatara? Tak. Kto jest kompozytorem Avatara? A co, coś nie tak? Coś nie gra? Ja nie wiem. Ja też nie wiem, no bo ja się pytam. No dobra, no ale. A że to jest coś nieznane, tak? Ja nie wiem, no kurde, się pytam, no bo ja nie wiem. A czy pierwszy Avatar wygrał za muzykę? Ja nie wiem, nie pytajcie się mnie o takie rzeczy. Zaraz się sprawdzi. No, sprawdzę. Ja nie wiem, patrzę, już film lepiej jest odpalany. A co masz w top 5? Bo ty zgaduję, masz top 3 Babylon, Banshees, When Talking w jakiejś różnej kolejności, prawda, Michał? Nie, ja mam top... Ale Michał... A że ja? No i mam Babylon, When Talking, Banshees, Avatara i Fablemans. Na tym IMDb się nie da znaleźć, to jest 500 nazwisk, które robi ten film. Czekam tutaj znaleźć, kochani, muzykę. Mi się film web nie chce ładować, no co za biady. Już popsuli serwer. Była nominacja za muzykę Avatara, ale nie wygrał i muzykę robił James Horner. I czy James Horner robi muzykę do drugiej części? Nie. Nie, robi Simon Franklin. Co to kurwa jest? No, ale w zwiastunie nie było słychać. Dobrze to wyglądało. A czy może być. No. A czy jeszcze on też robił Avatara. Ale nie miał nominacji za niego. No nie miał, ale... Aha, robił piosenkę do Avatara. Widziałem profesjonalne przygotowanie do Avatara. Różnice! Ale czy myślisz, że coś jeszcze tu może wlecieć? No, jeszcze są co najmniej dwa filmy, Empire of Light i Batman. Empire of Light, no to wiadomo, to jest Ross i Reznor, więc jak najbardziej mogą się dostać, tylko wiadomo, film się wywalił. A Batman dalej ma szansę, no bo jednak Batman to miał taką muzykę, że ja dalej pamiętam ją. No, zapada w pamięć. No, ona była tam. No, dla mnie myślę spokojnie Batman, że dla mnie Batman na pewno gdzieś się pojawi. No, pewnie tak. Zobaczymy, bo to jest generalnie taki film, który jak miał dobry dzień i nagle zespołby trochę bazu pod nagrodę, spokojnie mógłby połapać dużo kategorii jeszcze, których będziemy zaraz gadać, czy już tutaj gadaliśmy. Gdyby wyszedł parę miesięcy później niż wyszedł, to spokojnie. Gdyby się z Panterą zamienił datą premiery na przykład, mógłby dostać montaż, scenografię, czy właśnie tutaj muzykę, czy inne kategorie, zdjęcia.
No nawet jakiś scenariusz mógłby dostać, myślę. No mógłby. Bo to jest adaptowane, więc spokojnie tam też jest puste miejsce. A tak, no to będzie duży longshot, więc gra tym dla ludzi Warner Bros., którzy taką datę premiery wybrali. No dla nich to kurwa wszystkiego trzeba gratulować, bo oni to w ogóle zarządzają swoją firmą niesamowicie, także... No. Nie chcę o tym mi się mówić, więc... Ich jedynka Oscarowa Don't Worry Darling. To lepiej niż Amazona My Policeman, także... Przepraszam, mają Argentynę 1985 jeszcze. No to solidna jedynka Oscarowa. To się nie dostanie do internetu. Przepraszam, to jest top 40 w ogóle wszechczasów. No, ale Letterboxie. Ale na Letterboxie. Także nie. Mocna jedynka. Mocna jedynka, dokładnie. To nowy Parasite. I Harry Styles w aktorze, myślę, za My Policeman, spokojnie. Dobra, koniec tutaj żartów. Przechodzimy do poważnej kategorii dla prawdziwych mężczyzn, czyli film animowany. Nie, zróbmy najpierw pozostałe techniczne, sądzę. Dobrze, Michale, możemy tak zrobić, jednak Golderby mnie zmyliło tutaj w tym aspekcie. A do właśnie. Animacji wrócimy, no. Dobrze, to musimy te kategorie zostawić i wrócić do... No to zacznijmy od tego dźwięku, bo to tak... O, nie. Nie no, dźwięk to jest bardzo ładna kategoria, w której jest bardzo ładna piątka i jak tak? Macie coś innego, to jest dziwnie trochę. Jak piątkę? Top Gun, Avatar, Na Zachodzie Bez Zmian, Elvis i Babylon. Ja jestem usatysfakcjonowany z tą piątką. A czy myślisz, że Batman ma szansę w dźwięku? Dlaczego nie? Tam będzie dużo się działo w Babylonie. I będą filmy kręcili... Batman! Batman? To Babylon słyszałem. Batman mógłby mieć szansę, bo ten dźwięk był super. Tam też dużo dudnili, także jak najbardziej. Za Elvisem przypomniałem, że ten film jest głośny, ale czy tam dźwięk właśnie jest jakiś ultra super wow? Tam śpiewali, to znaczy. No jeśli myślisz o dźwięku jako o sound mixing, to jak masz dużo muzyki, w sensie muzyki, w sensie piosenek, które pełnią dużą rolę w filmie, to sądzę, że to wystarcza. Chciałbym przypomnieć, że Bohemian Rhapsody wygrał dwa Oscary za dźwięk. No, ale patrzysz, no to w Batmanie jest po prostu świetny sound editing też, jak to wszystko jest zrobione w tym filmie. Zwłaszcza w tej scenie pościgu. O tak, scena pościgu to jest... Więc kolejna kategoria, w której Batman by się dostał, gdyby nie wyszedł w marcu. Brawo za znaczy, Slav, a wtedy jeszcze to nie było, ale i tak. Prawda jest taka, że jakby jeśli gildie robią swoje nagrody, to tam raczej ludzie pracujący w gildiach, pracujący w branży pamiętają. I jeśli zacznie dostawać nominacje gildii, to sądzę, że się może odrodzić Batman. Ale nie na taką skalę, jak na przykład przewidywałem go tam w kwietniu, pamiętam, że do tam 6 czy 7 kategorii. No w taki sposób na pewno się już nie odrodzi. Myślę, że Max co może zrobić, to są jakieś 3 nominacje. No już po wszystko wszędzie naraz i to w Ganie jakby za bardzo ten film został zapomniany przez widza. Bo Elvisie, nie? To Elvisie też. No. Bo są takie filmy dla masowej publiki, przez które Batman już tak dawno temu, że wiele osób może zapomnieć, że ten sezon myślę jeszcze, że to był poprzedni sezon, bo teraz to już... To prawda. Wieki temu wyszedł ten film po prostu. Tak, bo o ile się nie mylę, to Batman wyszedł jeszcze przed Oscarami. Przed Oscarami, tak. No właśnie, tak. Także Warner Bros. No, gratulacje. Ale co z tym dźwiękiem, panowie? Nie widzę. Tam nie było takiego dźwięku. No, tam nie już widzę. Zbyt niszowe. Pierwsze miejsce w prospekcie jest zbyt niszowe. Ja się w sumie zgadzam chyba z tą piątką twoją, Alan. Ale skoro wszystko wszędzie naraz to frontrunner do Best Picture, no takie filmy się dostają przecież często, ogólnie frontrunnerzy, tak? Nawet jeżeli nie ma jakiegoś super dźwięku, przecież Psie Pazury. No dobra, ale nie porównuj wszystko wszędzie naraz do Psich Pazurów, to jest bardziej Fabelmans. A nie, chcę słyszeć takich rzeczy. Ale nie, no ta piątka dobrze wygląda, no. Wygląda solidnie. Ale coś tu się pozmienia w trakcie sezonu. To jak się Psie Pazury dostały do dźwięku, to nie wiem, nikt nie wie. I się chyba nie dowiemy. To pokazuje, tak, pokazuje generalnie, że tu takie frontrunnery typowe z bezpieczeckie filmy wysoko tutaj mogą nagle wlecieć i tu równie dobrze bez żadnych prekursorów nagle można wrócić Banshees na piąte miejsce zamiast
czegoś w stylu Awatara. Może nie Awatara, ale Elvisa. All Quiet, no. No, czy All Quiet. Kale, Michale, my się wykazaliśmy odwagą cywilną, stawiając Last Night in Soho, a nam Akademia zrobiła psikusa z tymi panami. Ja, jest mi bardzo przykro z tego powodu w dalszym ciągu. Mam nadzieję, że w tym roku nie będzie takiej. No ale ostatnio generalnie dźwięki montaż to chyba wyrobił każdego po prostu. Na jakieś 2 na 5 tylko. Więc no właśnie, montaż zawsze ludzi wyrabia. No ale no dźwięk chyba też ostatnio był taki trochę. Nie, ja miałem 5 na 5 w dźwięku jak było Soul i Greyhound. No ale mówię teraz, no, jak były tak. Psie pazury. No teraz, no to... I chyba Belfast był w dźwięku, czy nie? Nie pamiętam. Już nie pamiętam. Chyba tam ostatnio wielu frontrunnerów właśnie nie dostało do dźwięku, a miało. Wiem, że tam była sraka. W ogóle dziwne były te nominacje rok temu. Te nominacje dla Belfastu, gdzie jakby nie dostał tam, gdzie miał dostać, a dostał tam, gdzie miał nie dostać. No, i Jesse Buckley. No. No, ale to nam może pokazać, że tutaj dziwne rzeczy muszą się dziać w tych kategoriach Below the Line, które się to wszystko... Każda kategoria się ze sobą rozjeżdża i powoli to wszystko nie ma takiego logicznego sensu, jak kiedyś miało, ale zobaczymy. Kiedyś to były czasy, jak było Ultimatum Borna i wygrywało 3 Oscary za montaż dźwięku, za dźwięk, to były czasy, a teraz... No dobra, bo trochę zbaczamy z tematu, może przejdźmy do jakiejś nowej kategorii. Make-upu teraz, to make-upu, tak. Zakładamy prosthetic na twarz i mówimy, co jest w make-upie. W make-upie jest The Whale, w make-upie jest Batman. Tak, jest Elvis, to w ogóle nie ma co mówić. Rozumiem, że według nas wszystkich jest też Babylon. Tak. No tak, no film. Bo to będzie dużo jakby rozmuchany film, jakby fryzury. Takie epoki musi dostać po prostu. No. Na taką skalę. No w sumie Mank też dostał, więc. No. No. Się zgadzało. No i dalej typuję X, tak jak typowałem już tam ostatnio. No problem jest taki, że po prostu nie ma żadnego innego filmu, który spokojnie może dać na miejsce piąte. No ale to jest taki film, że generalnie będzie pewnie co by się nie działo, to on będzie bardzo niepewny pewnie do dnia nominacji. I no to jest horror i jakby to nie jest ale... Tak, to kompletnie nie oscarowa rzecz. Powiem, że to co Oscar eksperci mówili, że PEL bardzo pomógł temu filmowi, bo ta PEL wyszła. No dobra, ale to nie zmienia faktu, że to nie jest film dla ludzi w Akademii, że to nie są filmy, które ludzie w Akademii oglądają. Ale to nie ma być film dla ludzi w Akademii, tylko to ma być film dla branży od make-upu, a dobrze wiesz, że to nie są zwykli akademicy, ich interesuje faktycznie prawda. Jakość wykonanej pracy, więc co pokazało między innymi te nominacje, no kto oglądał Czarownicę 2? Comic to America. Ja oglądałem Czarownicę 2 w dzień Oscarów, żeby sobie wyrobić 100%. No ja wiem, ale bo ty to typowałeś wtedy i to no pokazuje, że tam się liczy jakość, a nie co to jest za film, więc X dla mnie... Ma prosthetics, także... Jest tutaj dobrym miejscem piątym, tak samo jak Comic to America było miejscem piątym, odkąd to na Golden Globe wleciało i... Tyle mam do powiedzenia na ten temat. I tak pewnie ludzie będą zaskoczeni w nominacji, że X ma nominację w tej kategorii. No to tak, jest super, ale my nie będziemy fajnie. Zaskoczeni, bo my wiedzieliśmy już od początku. No, i widzowie tutaj też nie będą zaskoczeni, będą mądrzejsi od reszty. Nie, no tak, dokładnie. Dobra, efekty specjalne teraz. No i efekty specjalne to też w sumie nie jest jakaś bardzo ciężka kategoria w tym roku, przynajmniej tak się wydaje czy na ja razie. Wiem. Tak może się teraz wydawać, ale wiadomo, że się wszystko będzie przytasowane. Ja wiem. Tutaj mam trochę inną niż tą pewnie piątkę, którą ty będziesz miał. No ja pewnie też. No zaraz, no na pewno musi być Top Gun i Avatar. Znaczy wiadomo, tak. Avatar wygrał już dawno. No, tak. Top Gun też pewna będzie. Nominacja. Black Panther też będzie. No to tak jako film Marvela, no. Będzie, super. Masz też, nie ma Ruda Panterę? Ja się zastanawiam, jak to będzie z Marvelami, bo myślę, że Black Panther z uwagi na bycie głośnym filmem sequel do jakich powinien się tu znaleźć, ale też nie wykluczam, że może się Doctor Strange 2 pojawić. A mam oba. No, jest Doctor Strange oba super mam. Wyglądał. No. Ja widzę scenariusz, w którym, znaczy jeszcze jestem przed samym Czarnej Pantery, ale widzę scenariusz, w którym to Doctor Strange mógł się jednak dostać tylko. To myślę, że Strange może być silniejszy, bo Strange wyglądał lepiej od Pantery. Strange jednak jest, Strange jest strasznie zabawą wizualną, myślę, że tam może zostać docenione. W efektach specjalnych po prostu, jak bardzo dziwaczne one są w wielu momentach. Jak się robi przez te wszystkie multiversa, na przykład postacie w farbę zamieniają, tego typu rzeczy, czy jakieś
dziwne bitwy na nuty, to są kreatywne efekty specjalne i takie nie aż tak typowe jak na Marvela, więc to może działać na plus tego filmu i dlatego ja mam Strange'a, a nie mam Czarnej Pantery. Ja mam oba. No ja też mam oba. Bo rok temu też były, w sensie w tym roku były też dwa Marvele, prawda? Tak, no, Shang-Chi tak. I Spider-Man. No tak, ja tego ja tak pokazuję często, całe efekty specjalne się aż tak nie liczą w nominacjach, a bardziej nagrodzenie głośnych blockbusterów. Też niekoniecznie, jakby pierwsza Czarna Pantera nie dostała przez to, że były słabe efekty. No tak, ale z drugiej strony ten Spider-Man też nie dostał żadnych efektów na pewno. Ja wam powiem, że ja rewatchowałem sobie Shang-Chi ostatnio. Ten film nie wygląda dobrze, tyle wam powiem. Ta końcówka ze smokiem. To nie chodzi o końcówkę. Scena w autobusie jest tak paskudna, że po prostu ja mówię, przecież to w kinie tak nie wyglądało, o co chodzi? Nie? Może ja pobrałem jakąś wersję niedorobioną, nie? Ale no, po prostu ja byłem zaskoczony, jak źle to wygląda i... No ta kategoria to stadio nie wygląda tak, że stanie się najlepszy film, bo to, że dostaliśmy przed Spidermana i Shang-Chi'ego, zamiast takiego Matrixa na przykład. No to dobrze, bo Matrix wyglądał tak paskudnie, że to się w głowie nie mieści. Znaczy, w efektów specjalnych tam nie było się co przyczepić, tam były inne. Było okropnie wyglądał Matrix, a weź. Ale Free Guy się dostał i to jest najważniejsze, bo Free Guy wyglądał przepięknie. O, i to był prawda. Bardzo kreatywny, więc też się tam liczy, dlatego ja mam Pinokia na piątym, bo to jest Kubo moment. No trochę mi się wydaje, że tego Pinokia to musi mieć we wszystkich kategoriach, jak już idziesz z nim all the way, jakby z Best Picture wszystkim. Ja jednak będę zachowawczy do Pinokia i wstawię go gdzieś poza animacją dopiero wtedy, kiedy faktycznie się okaże gdzieś w grudniu faktycznie prowadzi jakieś nominacje. Chociaż te Critics Choice, jak Critics Choice mu dał 4 nominacje, to właśnie będzie jakieś światło, że można przyzwolenie dawać to w innych kategoriach. I ja raczej mam zachowawcze top 5, tylko nie mam Black Panthera, to mam zamiast tego Avatara, Top Gunna, Wszystko Wszędzie Naraz, Strange'a i Batmana, który też spokojnie myślę, może się dostać. No ja myślę między Batmana, Wszystko Wszędzie Naraz i nie wiem, czy to Wszystko Wszędzie Naraz jednak nie jest zbyt niekonwencjonalne, jeśli chodzi o efekty, ale sądzę, że będę ostatecznie typował to na ten moment. To oba nie są jakieś filmy, które po prostu stoją, tylko że są wszędzie nawalone efekty specjalne przez cały film, chociaż no co innego, że mówić o Top Gunie, który dostaje efekty specjalne za wiecie, film prawie pozbawiony efektów specjalnych, czym się nawet chwalą w kampanii marketingowej, ale to inna sprawa, to jednak myślę, że ten Batman za sam fakt bycia bardzo dobrze wykonanym blockbusterem może tutaj końcowo dostać. No w sumie jeszcze pomyślę, czy co wstawić na piąte miejsce, ale no jakby Batman i Wszystko Wszędzie Naraz ma zupełnie inną argumentację, ale obie mogą zadziałać. No tak, ale jak się wywali Pinokia i zostawi się jednego Marvela, no to można wszystkie. No można, tak. Bo ty masz dwa Marvele w top 5 w takim razie, tak? No tak, tak. No. Hala, co ty sądzisz o Pinokiu w tej kategorii? No jeśli będzie tak mocno, jak ty myślisz, to jak najbardziej. Znaczy nawet nie potrzebuję nominacji do Best Picture, żeby się dostać w efektach. Może być, no. Może ale nie typuję ten moment, ale rozumiem. To piosenka teraz, tak? Tak jest. Diane Warren. Diane Warren, oczywiście. To w ogóle nie ma co dyskutować, ale Diane Warren ja mam dopiero na trzecim, proszę państwa. Ma być Rihanna na pierwszym. No szanujmy się. To jest wygrana. Dziękuję bardzo. Dostało nazwisko nawet. I piosenka do Black Panthera. Trzeba mieć też chyba Lady Gaga za Top Gunna, tak mi się coś wydaje. Trzeba. To jest top 2 bardzo wyraźne. Niestety nie ma Republic. Niestety, no kurna, to jest... Aj, boli. Dziadostwo boli, po prostu. No dziadostwo, no Mendy z Akademii, ale już się przyzwyczaiłem w tej kategorii. Tak, ja myślę, że gdyby tam było I Ain't Worry, to by mogło lepszą walkę nawet do Rihanny dać. No, to by mogło wygrać. Spokojnie. No, tak. No jednak, szczerze, poza tym, że z Lady Gaga, to nikt nie pamięta tej jej piosenki z Top Gunna. No ja pamiętam, bo ja widziałem ten film 5 razy, ona mi się bardzo kojarzy z zapisami końcowymi. No w radiu leciała często. Tak, ale na Kind Word był takim generalnym hitem. No, jednak jest no to film tak, w ważnej no. bardzo scenie, która jest nawiązaniem do oryginału i stała się już ikoniczna, więc to jest absolutnie głupia decyzja. Czy ją nie zostało już zgłoszone dwie piosenki, żeby one szły tam lepiej?
Zostały zgłoszone, tylko Akademia ma problem, bo I Ain't Worried to tam z jakiegoś podkładu korzysta, że no niby nie do końca oryginalne. No pieprzą bzdury i w dupie z nimi. Tylko po to, żeby tylko po to, żeby dać statuetkę Rianie. Żeby było więcej miejsca dla Diane Warren. Może jak jej dadzą, to w końcu będą mogli przestać dominować. Nigdy, nigdy nie przestaną. Ale jej nigdy nie dadzą, jakby Diane Warren. No właśnie! Nie dobrze, żeby. Przecież ona robi tę samą piosenkę co roku do losowych filmów, które są na napisach końcowych. Jakby nie wyobrażam sobie, żeby taka piosenka mogła wygrać. Ja ciekawe, że Diane Warren zrobi piosenkę do Bonda, tylko to, żeby wygrać i będzie pierwszym Bondem no. W 15 latach bez Oscara za piosenkę. Ale jak sobie pomyślałem, nie, do jakich filmów Diane Warren robiła te piosenki przez ostatnich lat, to takie, ja pierdzielę, jak to się podostawało, nie? Przecież to jest w ogóle jakiś absurd. Te wszystkie jakieś Brave Row, jakieś For Good Days. To no teraz znowu jest, no więc. A teraz to już w ogóle jest jakiś film, jak ja próbowałem w ogóle na Letterboxie dowiedzieć, co to jest, to ja nie wiem dalej, co to jest. To jest jakiś, to już w ogóle jest jakiś... To jest film, który już przed premierą ma, to jest film, który już przed premierą ma po prostu budował tylko kampanię marketingową do pisania Diane Warren. To prawda. Ja mam wrażenie, że te filmy powstają tylko po to, żeby Diane Warren miała gdzie sobie piosenkę wsadzić. I potem ale najpierw pisze piosenkę, a na piosenkę jest pisany scenariusz chyba. I to potem takie Michał oglądaj, takie filmy się potem jeszcze zwracają. Będę oglądał, no tak, czekam. Ja też. No ale tak to jest, no. Mogę ja potem napisać jakiś artykuł, jakby nie, zrobić ranking filmów Diane Warren. Nie dasz rady. Nie dasz rady. Nie, no po tym breakthrough, o tym chrześcijańskim nastolatku, który utonął i zmartwychwstał, to ja już nic nie dostarczę. Zaskoczyłaby cię dobra piosenka Diane Warren. Nie no, Yossi było dobre. Yossi mi się podobało. No to sobie było chyba... Yossi to... To było chyba najbliżej, kiedy ona kiedykolwiek była tak, to zwycięstwa. To po prostu był jedyny moment, gdzie ona mogła faktycznie wygrać. I jak Bo to był rok, gdzie nie było silnego frontrunnera i też nie było żadnego wielkiego nazwiska. Byliśmy wtedy Husawik wszyscy. No. No i niestety się nie udało. Ale zboczamy z tematu. Znaczy Diane Warren jest tematem. No właśnie. Husawik niekoniecznie. Wstawię na miniaturkę koniecznie. Obiecuję ci, że miniaturka to będzie twarz Diane Warren tylko. Jak było z Judi Dench, obiecuję. Tak. Dobrze, bo jeszcze są dwa miejsca zostały w tej kategorii. I czwarte miejsce to jest Natu, proszę państwa. O nie. Przepraszam bardzo, Akademia lubi nominować piosenki z filmów nieanglojęzycznych. No, Diane Warren. Ale ile razy Diane Warren. Ile razy były nominowane piosenki z filmów, które nie były jakiejś z kultury zachodniej, czy europejskiej, czy amerykańskiej? Dzienniki motocyklowe wygrała, to był film z Meksyku, o ile się nie No mimo. Tak, ale mówię generalnie, to jest język jednak hiszpański, europejski, tak? No niestety język paskudny, ale cóż. No więc taki cóż, język nie, więc raczej nie było zbytnio chyba wielu przypadków, gdzie wygrały piosenki z filmów, które nie są w języku europejskim. No ale z drugiej strony nie było takiej zajebistej piosenki jak Natu, która była tak ważna w filmie i tak też ikoniczna, jak i scena na plaży w Top Gunie. No myślę, że to może być taka nagroda pocieszenia dla RRR, której nie no tak, no wiadomo. Co nie? I myślę, że ten film ma jednak taką pasję i taki baz, że myślę, wszyscy już wiedząc, co się stało z tym filmem w międzynarodówce i że przez to nie ma raczej dużych szans nigdzie indziej, to będzie leciała dużo kampania w piosence oryginalnej i Natu się dostanie końcowo. Zresztą dla sam Oscarom wyszło bardzo dobrze, bo wyobraźcie sobie taki po prostu opening ceremonii z występem Natu na Oscarach. O, ale ja tam występuję. Znając Oscary, to mogą nominować i nie zrobić występu, albo mogą nawet zrobić występ, nawet jeśli nie nominują. No to są Oscary, to się wszystko może wydarzyć. Ale jak zrobią występ, to pewnie będzie jeszcze jakiś remix. No, pewnie tak. Jeszcze angielska wersja taka. Mogłoby tak być, przetłumaczyli na to na najbardziej Oscarowa rzecz na świecie.
No, mogą zrobić angielski. No. Nie, no bo chyba jest tam na przykład na Netflix jakiś taki angielski dubbing, tam pewnie jest jakaś też angielska wersja piosenek. To jest jakby... Nie chcę słyszeć takich rzeczy. No, proszę bardzo. Dobra, bo jest jeszcze piąte miejsce i jest w ogóle nie wiadomo co. A ja nie powiedziałem mojego czwartego nawet. Ja nie Przepraszam bardzo. No to powiedz. No ja mam piosenkę z Turning Red. Czy to jest Billie Eilish? Chyba tak, nie? Chyba tak. No to ja mam Billie Eilish, tą piosenkę. Jak ona się nazywa? Nobody Like You, tak? Coś takiego. Także tak, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jakieś gówno, jakiś jazgot. Ja nie słuchałem, ale wierzę. Dobrze, Michale, zacznijmy od ciebie, co masz na piątym? Na piątym wydaje mi się, na ten moment, tak sądzę, dosyć niepewnie, że to będzie piosenka z filmu pod tytułem Teal. Piosenka o nazwie Stand Up, czyli... O Boże, nie Stand Up! To się nazywa Stand Up. Tak. Taka wysoka jest co roku. Dosłownie. Już nie jest śmieszne, te już naprawdę nie są śmieszne. A to jest Cynthia Erivo śpiewa. A nie, bo to była piosenka z filmu Harry'a na tym samym tytule. Michał, proszę cię. Szczerze nawet nie pamiętam, kiedy ta piosenka leciała w tym filmie, ale wydaje się, że no, pewnie to jest nominowane. Pewnie tak, no. Ale czy ktoś został na Teal na napisach końcowych? No mi się zdaje. Ja nie oglądałem, to nie wiem. No. Też nie oglądałem. Opcjonalnie Taylor Swift za Karolina. Właśnie ja mam Taylor Swift na piątym. Tylko nie mam. No w sumie, no to może ma większy sens. To jest film, który... Znaczy wiem, że tych piosenkarzy w sumie nie obchodzi, co to jest za film, ale... To tak, nie ma znaczenia, no. No, jakby Diane Warren. Dobra, no dobrze. Zresztą... Ten film zarobił tyle kasy, bo ludzie szli, bo wiedzieli, że Taylor Swift ma piosenkę. Jakby to fani Taylor Swift. No i to jest adaptacja też książki chyba, która jakby w takim środowisku jest popularna w miarę młodych czytelników. I to jest dobry film, chciałem powiedzieć, bo ja widziałem. To jest dobry film. A ja nie pamiętam tej piosenki. Znaczy ona na napisach leciała, ja nie pamiętam. Ja pamiętam, bardzo lubię tę piosenkę. No tylko też fajnie. Tylko też się znowu Oscary będą pójść. No też za dużo gwiazd, to inna sprawa, czy nie będzie za dużo piosenek, które są gdzieś na napisach końcowych. Ale zawsze tak jest. No ale właśnie. Jednak... Na ogół jak 4 z 5 piosenek to są piosenki z napisów końcowych. No tak, to prawda. No to dlatego tutaj na to by pasowało, bo na to była ważna część filmu. Znaczy ta piosenka Sterling Red niby też, ale ta piosenka Sterling Red jest chujowa i to jest ta różnica, prawda? No ale to Oscar obchodzi. O, myślę, że ludzi, którzy piszą piosenki je nominują, myślę, że to może obchodzić, że to jest takie taka, to nawet nie jest typowa Disneyowa, to jest takie, bo tam ta fabuła tego filmu się opiera, że ta dziewczynka tam na koncert jakiegoś tam, takiego, nie wiem, jakiegoś boys bandu pojechać, oni tam mają ten swój hit właśnie, to Nobody Like You i tam oni słuchają, jakie zajebiste. A to słodkie. A skoro ma ważną rolę w fabule, no to może się dostać. No. A nie tak ważną jak na to. Co Taylor Swift, ona już wygrywa przecież tego, shorta live action, to może już wystarczy. No a co i dwie nominacje. Ty właśnie, bo przyszedł na SNL, bo shorta live action. No, chyba, że terminate film. Chyba, że nagle przegra z Kendrickiem Lamarem i jeszcze będzie drama. A co, Kendrick Lamar też ma film jakiś? Tak, też ma short eligible. To będzie wyścig. No. To przynajmniej nie będziemy mieli co najmniej 2 na 5. Jest dobrze. Let's go. A co sądzicie o piosence z White Noise? Bo ona zbiera jakiś bas, nawet eksperci ją mają wysoko. No ciężko mi się wypowiedzieć, bo jak nie słyszałem. Ja tak samo w sumie, ale z tego, ale tam parę osób mówiło, że tam muzyka nie jest dobra i ta piosenka. Więc myślę, że to jest szansa, tylko że. Czy White Noise będzie tak kogoś obchodzić, że było w piosence? Się wydaje dziwna rzecz, że White Noise miał dwie nominacje za scenariusz i piosenkę trochę dla mnie. Takie dziwne kombo. No sądzę, że to właśnie będzie tak piosenka z Barata, coś takiego humorystycznego, co się raczej nie dostaje. No czyli co końcowo na piątym miejscu? No, stand-up? No stand up chyba, bo jednak jakby jak typuje Billie Eilish, tak 4 gwiazdy i Ryan Warren, to tak no to stand up chyba. 4 gwiazdy i Ryan Warren, bo ty nie masz natu.
No wiem, no. No to może Natunatu będzie tym niegwiazdowym. Jeszcze. Nie, no nie będę tego odpował. Na razie przynajmniej. A ty słuchałeś chociaż Natu? No nie. Właśnie. I to jest ten problem. I to jest ten problem, dlatego tego nie typujesz. On a wy słuchaliście to... stand-up? Ale tak. Ja nie otrzymuję tego słuchu. Wychodząc z sali kinowej. No ja słuchałem 2 lata temu na Harriet, także ja już wiem. Jeszcze 4 lata temu na Marshallu, tylko tam było jeszcze stand up for something, nie? Teraz jest for something. Nie, to będzie samo stand. Dobra, panowie, to co? Animacja. No. Dobra, ta animacja to kurna też taka... Taka se, powiem wam, taka se. No Pinokio wygrywa, tak. No, Pinokio wygrywa, Turning Red będzie drugim miejscem i potem zaczyna sraka, bo tak. Teoretycznie powinien być tutaj Strange World, ale Strange World to jakiś jest podobno słabawy, więc... Encanto też była słaba, Ava wygrała, tak, że ja nie widzę problemu. Encanto miał zajebiste recenzje. Encanto miał przede wszystkim dużą pasję i to był film strasznie popularny, z muzyką, która się przebiła. Strange World to jest takie... Ale nie czy to nie będzie film, który trę będzie nikogo? Właśnie, takie... Nie sądzę, to jest duży film Disneya, nie sądzę, żeby był nikogo. Na pewno będzie dzieci obchodził, a jak akademicy pójdą z dziećmi, to im wystarczy. Dlatego ja sobie go zatrzymam na 4. miejscu. No, ale ja też top 5 mam, bo zbytnio nie mam wiedzy aż tak o części tych filmów, co szczerze patrzę sobie i co to jest My Father's Dragon albo... No to jest to studio, to jest to studio, które robiło Wolfwalkers i te filmy, no które tak, Alan nie lubi. Ten film już wyszedł i nikogo, nikt nie obejrzał tego filmu, więc tak. Jakby to go podsumowało. No ale czy w piątym. No ale się dostanie tak. Nie dostanie się, bo z Netflixa dostanie się poza Pinokiem Wendell and Wilde. Ale Wendell and Wilde też nikogo nie obchodzi. To ten film kurwa, słabo się przyjęło. Obchodzi. Przyjął się dobrze, przyjął się dobrze. Słabo się przyjął. Dobrze. Nie. Mały pas ten film strasznie zrobił. Ale ten film wyszedł na Halloween i wyszedł i proszę posłuchać. I ten film dużo osób widział, na Letterboxie on był chyba cały czas pierwszy czy drugi w ogóle przez tam jakiś tydzień czy dwa. Strasznie dużo osób go oglądało, on był w miarę popularny. To jest taka fajna halloweenowa animacja, też zrobiona w trochę niekonwencjonalnym stylu animacji. Jest bardzo ładna, poza tym za tym filmem stoi Kay i Peele, więc się dostaje i to jest moje trzecie miejsce i skończyłem. A w tym czwarte to Strange World, a piąte? Marcel. Ja nie mam Marcela i wydaje mi się, że to jest rzecz letterboxowa tylko. Czy mi się zdaje, że Oscarem mogą tego nie potraktować jak typową animację po prostu i przez to... Już potraktowali, bo się tutaj dostał. Dobra, ale to, że jest eligible, to nie znaczy, że... Że akademicy wszyscy pomyślą tak samo. No właśnie. Ale myślę, że będzie miał tyle pasji, że starczy, żeby zdobyć 5. miejsce. No przecież tylko, że ten film raczej... To jest film, który ma pasję w środowisku film twitterowym, takim letterboxowym. No. Pewnie. A nie, no i sądzę, że jednak będzie bardzo duża część tej gałęzi animatorów, czy jak to tam się mówi, którzy stwierdzą, że to nie jest film animowany i wybiorą Wendell and Wilde. Wybiorą sobie coś bliższego po prostu ich zawodowi. No. Chciałem ci powiedzieć, to są dwie takie sprawy. Po pierwsze, na film animowany głosuje cała akademia, a nie animatorzy. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, jeżeli już mówisz o animatorach, jak animatorzy głosowali, to Marcel by się pojawił wtedy na 100%, bo animatorzy właśnie brali filmy spoza USA i brali filmy, które w jakiś sposób, no właśnie przełamywały tę, nie wiem, taką typową animację, więc myślę, że wtedy Marcel by jak najbardziej skorzystał. Także twoje oba argumenty są bez sensu. Znaczy dobra, prawda, zapomniałem, że cała akademia głosuje. Ale no... Dlatego ja myślę, że powinno być tyle osób, żeby Marcel się dostał. Ale to nie zmienia faktu, że mi się wydaje, że Marcel to jest środowisko letterboxowe i twitterowe i środowisko nastolatków, a nie akademików. Ja myślę, że Marcel się przebił w miarę, znaczy, no tak w miarę się przebił do tego mainstreamu, no nie będę ukrywał, no kurna. Kto nie słyszał o Marcelu Muszelce, przepraszam bardzo, w różowych bucikach. To jest prawdziwy czar. A czy może zmienię zdanie jak obejrzę, bo tak to, no,
sumie nic nie oglądałem z tego, z tych animacji. Ja widziałem 3 z tych, co typuję. I jeszcze widziałem Bad Guys, Minionki, Baza Astrala, Lak. Ja ani jeden nie widziałem. DC Liga, Super Pets, także jestem ekspertem. I coś z tego masz, i coś z tego myślisz po tą szóstką, czyli ten, co typujesz, plus My Father's Dragon jeszcze ma szansę na dostanie nominacji. Ja od początku uważam, że minionki nie powinny być skreślone, bo Minionki były ogromnym hitem kasowym i Minionki są naprawdę dobrym filmem, więc ja uważam, że to tam gdzieś powinniśmy mieć z tyłu głowy. I szczerze mówiąc, ten kot w butach bardzo fajnie wygląda, bo też jest dosyć inny typ animacji. Powinien mieć dobre recenzje, wychodzi jakoś na święta. Więc myślę, że nie powinniśmy go skreślić, natomiast powinniśmy skreślić to obsrane The Bad Guys, które jest okropne i w ogóle ja nie wiem, co to robi. Jest niepoważne. Ja sądzę, że Apollo 10,5 będzie miała nominację do Globa. Nie tak. No, dziękuję. To chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję, Michale. A dobra, co, przechodzimy do międzynarodowego? Tak jest. Nie ma co mówić o tej animacji więcej, to raczej jest w miarę zamknięta stawka, tak samo jak ruch tam. No, zawsze. Szóste miejsce, tylko walczy ze sobą jedno i tyle. Przepraszam, czy ja powiedziałem o minionkach po to, żebyście uznali, że minionki nie walczą? Nie. Dokładnie. Tak. Czego nie rozumiesz? O to chodzi. Jesteście rasistami po prostu dla minionków. Tyle. Dobra, International jest kategorią, jak państwo wszyscy wiedzą, ciężką. Naszą ulubioną. No przede wszystkim naszą ulubioną. Są takie pomysły. Tutaj połowa redaktorów nagród filmowych TV miała pomysł, żeby zrobić jakieś przewidywania 15, która będzie na shortliście, ale nic nie obiecujemy. Ja bym bardzo chciał, ale Mistrzostwa Świata są w tym czasie i nie wiem, czy to się pogodzi. Ale to nam zajmie pół godziny, myślę, Max. Pół godziny? Jak te przewidywania? Przepraszam bardzo. I proszę mi nie przerywać. Ci powiedziałem, że ja chcę 3 godzin dzisiaj siedzieć. Powiedziałeś, że nie, to szybko nam dzisiaj zajdzie. No tak miało być. Na tym siedzimy dopiero 2,5, także... Przepraszam bardzo, jest 2,5 dopiero i się uwiniemy mniej niż 3. Dobra. International, to ja uważam, że są takie 3 filmy, które się dostaną raczej tak na spokojnie. To jest Decision to Leave, to jest Klaus i to jest All Quiet on the Western Front. Każdej drużyny słucham państwa, co macie na ten temat do powiedzenia. No z tym Klaus to niby tak, ale nie wiem, czy to nie jest zbyt ciężki, chłodny film dla Amerykanów. Klaus jest ciężkim filmem według ciebie? Klaus jest ciężkim filmem. No, według mnie tak. Chyba no przecież to oglądaliśmy. Tematyka. Proszę, to jest taki prosty wyciskacz US. To jest pod Akademię film. To jest po prostu niepojęte, że ten film w ogóle dostał jakąś nagrodę w Cannes. To jest śmiechu warte. No wiesz, Kant wygrał jeszcze inny, to jeszcze inny kandydat wygrał nagrodę w Cannes, taki co grał nagrodę za scenariusz. Który masz chyba jeszcze gorszą opinię. Tak, zaraz powiem. No, a ty zaraz, Michał, co masz? Masz tą trójkę? No mam tą trójkę, tak. Ale zanim przejdziemy dalej, to chciałem się was zapytać, co waszym zdaniem wygrywa? Decision to Leave? Nic, nie wiem. Mega ciężkie do przewidywania. Mi się wydaje, że tu w pewnym momencie musi wykrywać front run, ale kurde, większość tych filmów się wydaje tak, żeby to były rzeczy, które miało wygrać. All Quiet on the Western Front nie wydaje się jakoś tak wyraziste, żeby to miało wygrać, co nie? To nie jest film, który wzbudza jakieś emocje na widzu, czy jest jakimś takim odkrywczym arcydziełem, czy ma jakieś wielkie nazwisko przypisane do siebie. Tak można powiedzieć o wielu filmach, że tak. Jak w zeszłym roku mieliśmy masę tych wielkich międzynarodowych autorów, no tutaj głównie mamy... Czy nie wymawiać tego słowa na tym kanale. Nie ma żadnych autorów we współczesnym kinie. Wszyscy, którzy słuchacie tego podcastu i mówicie autorzy, przestańcie siebie robić idiotów. Dziękuję za uwagę. No więc mamy tutaj uznanych reżyserów międzynarodowych, no ale bardzo, bardzo od Iñárritu oczywiście się wszyscy, jak wiemy, wywaliło. I to jest film, którego
statusu w filmie międzynarodowym jeszcze za bardzo nie znamy, chociaż ja uważam, że i tak tym się powinien dostać całe nazwisko, bycie dobrym filmem technicznie i jednak nie aż tak koszmarnie przyjętym po tych nowych wersjach, ale to musimy poczekać, aż film wyjdzie na Netflixie i wtedy zobaczyć. Na shortlistę powinno się na pewno bardzo załapać. No tak, na pewno się załapie, tak? Głośny film już się nie złapał i myślę, że przez sam fakt bycia filmem tak głośnym na tę resztę może po prostu dostać się tutaj i też, że jednak on jeszcze pozostaje gdzieś tam w tyle, ale jednak w wyścigu tam o te zdjęcia czy ewentualnie scenografię, to jeszcze może mu to jakkolwiek pomóc też, bo tutaj jednak filmy o zdrowiu często się dostają w zdjęciach, już pamiętamy edycję parę lat temu, co była Roma, Zimna Wojna i Obrazem z autora w jednym roku, więc jeżeli Bardo wyszłoby poza zdjęcia, byłoby kandydatem, to myślę, że na spokojnie mogłoby się tutaj dostać. Czy jak sądzę, że jednak All Quiet on the Western Front jest numerem jeden w tym momencie przez to, że właśnie wychodzi poza swoją kategorię, a Decision to Leave nie wychodzi? I też Decision to Leave jest taka kwestia, że wszyscy chyba jednak zgodnie uważają, że to nie jest jego najlepszy film. Ja uważam, że jest najlepszy. A o co chodzi? No tak, ale ja tak patrzę na konsensus, zwłaszcza osoby, no, które bardzo lubią kino Park Chan-wooka, jednak każdy się zgadza, że to nie jest jego praca, która dorównuje po prostu jakości na przykład Służącej i Oldboyowi oczywiście. To się nie wydaje po prostu film, który akurat jest tym, za byłoby po prostu dla wielu osób dziwne, jakby to miał być ten jeden film, za którego Park powinien dostać Oscara, za swój film, który ma jeden z najmniejszą ilość jakby tego jego stylu, pełnego brutalności przede wszystkim, bo tutaj jednak jest tego wiele mniej. Ale może też przez to jest właśnie bardziej pod akademię dzięki temu, no bardziej przystępne dla akademików. Też inna sprawa, że my nie wiemy, jak bardzo Akademia lubi Park Chan-wooka, dlatego że on miał wcześniej bana od Ministerstwa Kultury Koreańskiego na bycie nominowanym, a jednak z reżyserów azjatyckich to spokojnie byłby obecnie w top 3 z tych najpopularniejszych, którzy obecnie działają w kinie, więc... No generalnie Akademii zawsze było nie po drodze z filmami azjatyckimi, dopiero się to zmieniło przy Parasite i Drive My Car. Zwłaszcza z filmami koreańskimi, bo przecież... No. Wszyscy pamiętamy, jak bardzo nagle znikąd po prostu Snaba dostały płomienie. No, dokładnie. I dopiero Parasite to przełamało i zobaczyłem, bo to dopiero przecież chyba będzie druga nominacja dla Korei. I czy to jest ten film? Wydaje się w miarę przystępny dla akademika, ale czy zamiast tego nie dostałem czegoś jeszcze wiele bardziej konwencjonalnego? Na przykład The Quiet Girl, które też chyba zrobiło dużo bazy, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Myślę, że The Quiet Girl jest bardzo subtelna, jakby jest bardzo ciepła, ale ja jakby nie przekonujemy ten film do nominacji. Jakby niewiele się tam dzieje. To co masz tam w piątce jeszcze? No ja nie mam generalnie nic w piątce, poza moją trójką, ale z filmów, które mam wypisane, to Argentyna, sądzę może, jako taki jakby film polityczny. Dobrze przyjęty, też nie oglądałem jeszcze. Dobre przyjęcie filmu wynika raczej z tego, jak bardzo Argentyna pod Białce. Ale mi nie chodzi o Letterboxd, tylko jakby no dobre recenzje z Wenecji wyniósł. Też to, że miał premierę w Wenecji w konkursie głównym, coś znaczy. I Amazon za nim stoi. No i z filmami politycznymi Oscarom po drodze. No chodzi o to, że będzie łatwo dostępny do oglądania też. No nie? Tak. Ale Amazon to kampanii to nie potrafi. No tak zależy od filmu, od przypadku chyba. To podaję przykład, gdzie Amazon zrobił dobrą kampanię. Sound of Metal. Sound of Metal. A podaj mi drugi przykład. No, tam to śmieli chyba jeszcze nominację kiedyś. Chyba nie wiem. Sound of Metal to był czysty fart. To był czysty fart, bo ten film sam sobie bardzo nazbierał. Oni tam mało zrobili. Naprawdę. Winnie the Ricardo koszmarnie sobie nie poszło. Jakoś no biorąc pod uwagę, jak to był Miami, Winnie the Ricardo. Jak z takiego filmu wycisnąć trzy nominacje aktorskie, to też no, nie jest to prawda. Z takiego filmu jak Ricardo. Też im nie wyszło. Ale miało nominację w scenariuszu. Tylko w scenariuszu. No. Tylko. Ale dobra, co ty masz w piątce w takim razie poza tą trójką? Mam Argentynę na czwartym. Mm-hmm. Tu ładnie Michał powiedział, tylko no ta... Ten Amazon mnie przeraża mnie po prostu. Ale mam jeszcze na piątym miejscu najlepszy film w ogóle zgłoszony. Tak fascynujący, że szok. Widziałem na festiwalu Nowe Horyzonty i po prostu... Twój ukochany Alcaraz. Nie, moje ukochane Ukraina. Boys from Heaven. Nie, jaka Ukraina! Z Ukrainą.
Boy from Heaven, bo to mówię, Samuel Goldwyn to kupiło, a jak Samuel Goldwyn to kupiło, to jest wyraźny znak, że to jest miejsce piąte, szóste w tym momencie. Ja im ufam i... A co oni takiego wcześniej mieli? No, o ile się nie mylę, to oni kupili Lunanę i oni kupili coś jeszcze takiego z dupy, co wjechało. A nie, nie Better Days, tylko... To chyba. Człowieka bez skóry, tak? Jak on tam się nazywał? Nie wiem, czy Tunezja dokładnie. Chyba była. No Tunezja, no. Chyba tak. To akurat jest mocna rzecz. Ale też raczej jest taki film, który no, wpisuje się w taki thriller polityczny, też coś to pasowałoby dobrze Oscarom. Więc jak nie Amerika, to może to. Chociaż ja tutaj mam trochę inną dwójkę, bo jednak wierzę jeszcze w to, że to bardzo się tutaj doczłapie tej nominacji za sam fakt bycia tak głośnym filmem jednak. Chociaż no będzie bardzo polaryzował ludzi, to jednak tak głośne nazwisko raczej dziwne, żeby się nie dostał, jak będzie na shortliście już. Już naprawdę mnie bardzo skoczyło, jakby Inarritu miał się jednak nie dostać, chociaż w tym filmie międzynarodowym. Nawet jak mu film średnio wyszedł. No, możliwe w sumie. Jeszcze ja tu jeszcze mam jednego kandydata na piątym miejscu i to jest Pakistan, Joyland, film, który tak z opinii się wydaje, film z opisu generalnie to jest rzecz, która będzie strasznie ważna społecznie, bo to jest film, który porusza tematykę LGBT i generalnie takiego walki takiego konserwatyzmu z progresywną młodzieżą w Pakistanie, więc to jest film, który za sam temat i też to, że zbiera dobre bardzo opinie, jakiś tam bas zaczyna mieć, to może się dostać moim zdaniem. I to, że został zbanowany w Pakistanie też może pozytywnie. Całą narrację mu buduje. No. A to się jednak bardzo tutaj liczy. Jak myślisz, Alan? Joyland ma szansę? Nie. Czemu? Nie wydaje mi się. No, to za dobry film się wydaje na nominację, na takie piąte miejsce. No, prawda. No dobra, to ja wstawię tą Szwecję chyba, tak jak Alan mówi. Wydaje mi się, że jeszcze można szukać nadziei w Holy Spider. Bo Holy Spider jest film, który się tak naprawdę bardzo podoba w Europie, co pokazało. Ale czy on nie będzie za ciężki? No, nie, według mnie nie aż tak. Znaczy, a czy Holy Spider tam ma trochę tego humoru, który tam rozluźnia? No ale jednak Holy Spider jest bardzo graficznym filmem. No jest. No jest, sceny. Ale to jest... Właśnie nie wiem, czy też niedobrze, no bo jednak Amerykanie lubią takie rzeczy. Nie lubią jakichś tam slow cinema, tylko to jest taki thriller z prawdziwego zdarzenia, który też jest dosyć trafną analizą społeczeństwa. Ogląda się to po prostu świetnie. Tak. Podoba się w Europie. Jest to film zrobiony na Bliskim Wschodzie, więc będzie tam pasował ludziom też z Azji i tak dalej. Bardzo się też spodoba w Ameryce. Wyjechał z Cannes z nagrodą. No... W sumie to brzmi całkiem solidnie, jak dla mnie. To brzmi solidnie, tylko no film tak graficzny przedstawiając scen po prostu gwałtów i przemocy jednak. Na przykład Malowany Ptak się dostał na shortlistę 10-filmową, mimo słabych recenzji, słabych opinii, a bycia tak brutalnym. Sądzę, no właśnie, Malowany Ptak się nikomu nie podobał tak naprawdę. A się dostał na shortlistę i był blisko nominacji koniec końców. A wiecie, kto dystrybuuje Holy Spider? To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Może dużo zależeć, bo tak, no ten film na pewno, jak z filmów z Cannes, to on raczej wyjechał z dobrym bazem. Jeden z większych. Prawda, to oj. Ja się doszukam tego. Utopia. Co to jest utopia? No właśnie. No to nie za bardzo chyba. No to źle. No dobra, to chyba na ten moment zostanę z tą Szwecją, tak jak Alan mówiłeś. Tak, ja też zostaję ze Szwecją, ale tylko tak wskazałem, że to Holy Spider to jest fajna alternatywa. Znaczy no jest, jakby zasługuje też zdecydowanie. Także można mieć to na uwadze. Czyli macie Korea, Niemcy, Belgia, Argentyna i Szwecja. Tak. Tak. Ale pięknie. Tylko Michał. Ja mam Niemcy na pierwszym. Mhm. Ja mam Koreę, bo według mnie to jest najpewniejsza nominacja. Najpewniejsza nominacja, myślę, za samo nazwisko i to, że film po prostu jest dobry przy okazji. Całkiem jest dobrze odebrany, wiadomo, tak dobrze jak większość jego filmów, ale wciąż, no to Parcza Nóg na spokojnie się stanie za International już. Też Austria ma bardzo dużo bazu, ale ja tego... Przepraszam, Austria jest... No, widzieliśmy razem, tak, więc powinieneś wiedzieć, że Austria się nie dostanie i... No wiem, poza tym, jaki ten... A, bo myślałem, że ktoś powiedział, że Austria to jest
dobry tutaj ten, dobre... Nie, tylko wspominam, że ma bardzo dużo bazu i dużo o tym filmie słyszę. No to tak, a to ja mogę powiedzieć. Po pierwsze, ten film jest wolny, po drugie, w nim się nic nie dzieje. Po trzecie, to jest Spencer. Marna kopia Spencer, jest o wiele gorsze. No jest lepsze niż Spencer, ale i tak chujowo. Dla mnie gorsze, a jedyne plusy są takie, że ten film ma cudowne zdjęcia i ma bardzo ładne kostiumy. No, ta Spencer pokazała, ile to znaczy. No wiem, właśnie. Ale ja chciałem jeszcze gdzieś powiedzieć, że... Nie dostał w kostiumach ani zdjęciach, pomimo, że spokojnie nawet, by mogła. Nawet jak już mamy tą Austrię po prostu tam, uznajemy, że to jest dobry film. Serio, ludzie uważałem, że będą dwa niemieckojęzyczne filmy historyczne w tym roku. No, to jest prawda. No nie. Nieważne, że to... Zresztą, kto ma Korsarz? To nie ma jakiś Neon, czy inne takie... Bardziej ale Neon akurat jest bardzo dobrym dystrybutorem, jeśli chodzi o filmy międzynarodowe. Czy nie? Chyba tak. Nie wiem, Titan nie ma się na shortlistę. Ale dwa filmy wcisnęli. No właśnie. No to i tak. Dużo z nimi nie zrobili, tak, ale... IFC to... Films. Coś kojarzę. Oni chyba są w miarę. Co mieli no jeszcze? Ale tak, Korsarz, nieważne. Korsarz nawet Samuel Godwin by nie pomógł. Tak jest. Jeszcze jakieś opcje mamy? Francja? Nie. Francja będzie na shortliście, ale nie dostanie nominacji. Czemu? Bo to jest podobno jakoś bardzo wolne. Wolne, to jest też jakby film sądowy, w którym się niezbyt dużo dzieje. Czy nie? Tak, no tak, taka prawda. No nie, nie sądzę, żeby jakieś inne opcje. Znaczy Maroko miało bardzo. No trochę. To prawda, to wygląda na coś, co na pewno będzie na shortliście. A o czym to jest? No to jest też LGBT, ale dokładnie nie wiem. Nie wiem, ale to ma bardzo dobre recenzje i generalnie wygląda super. A coś z Afryki powinno być, więc. No a bo tak to mamy, no i jak mamy Argentynę i Koreę, no to niby trzy europejskie by mogło być. No ale jak będzie, jak zakładamy, że będzie Szwecja, no to jest, wiesz, niby europejskie, ale przecież to jest Egipt, tak. No to jak mamy Egipt, no to już chyba chyba tak mogą sobie wytrzeć twarz, normalnie wytrzeć mordę po prostu akademicy, że no macie Afrykę i tyle. Jeszcze no, sądzę, to jest dobry zasad. Że Brazylia ma szansę na coś tam. Nie sądzę. To jest... Nie. To jest bardzo fajny film, bardzo przystępny. No jest super, ale jakby nie widzę po coś, co by... Wyjechał z Sundance. Znaczy ja tam mówię, wiesz, to jest takie już 7-8 miejsce, ale jednak zaskoczenia w International są bardzo często, więc... Zwykle takie negatywne. Może być. No, Luna było super pozytywne. Znaczy, no wiadomo, no jak myślę sobie, że Never Look Away było pomijenie, myślę sobie, że było Better Days, no to może i masz rację, że tam ja też jestem, negatywne. Ja też jestem z tych, którzy woleli nowego Farhadiego od Luna na przykład. No to ja też, nie, ale Luna no właśnie, jest... to też takie pominięcie. No, to prawda, bo tam... No kradziony wtedy... film, no to nie można... Wtedy mówić. Ten Sorrentino nie powinien wejść. To się zgadza. Czy ja wiem. No. Ale dobra, panowie, bo to już... Ale i tak ostatnią rzecz, po prostu najlepszy kandydat to po prostu, jak to powiedział Matt Negga z Next Best Picture, może nasz nowy kandydat międzynarodowy do reżysera, Jerzy Skolimowski za IO, Oscara. Tak jest, ja jak najbardziej. Co jest z tym zabawnego. Proszę mi wyjaśnić żart. Obawiam się, że nie ma czasu na wyjaśnienie żartu, bo no, to może być zadanie dla widzów. To jest dokładnie dla widzów. Napiszcie, co było śmiesznego w tym żarcie w komentarzu. Nic nie było śmiesznego, proszę nic nie pisać. Jeśli ktoś zasługuje na nominację za reżyserię, wy jesteście antypolakami. Widzowie, pokażcie, że jesteście prawdziwymi Polakami. Niedawno był Dzień Niepodległości. Napiszcie w komentarzach Polska górą! Dziękuję za posłuchanie i do widzenia. Do widzenia.